Szczęść Boże, witam. Wróciłem z Polski, więc mogę powrócić do naszych komentarzy niedzielnych. Drugie czytanie w najbliższą niedzielę będzie z listu do Rzymian. Święty Paweł tak pisze. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha. Jeśli tylko Duch Boży w was mieszka, jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeśli mieszka w was Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeśli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeśli zaś przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. Święty Paweł jak zwykle pisze raczej trudny sposób, do czego jeszcze wrócimy, ale jedno, co tutaj trzeba podkreślić, to właśnie to, czym się kończy ten fragment jego listu. Jeżeli zaś przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. Po prostu my tym się różnimy od zwierząt, że jesteśmy w stanie kontrolować swoje popędy. Jeżeli żyjemy według ducha, czyli żyjemy według tego, czego nas nauczył Pan Bóg, co nam objawił Duch Święty, to jesteśmy w stanie uśmiercać popędy ciała, czyli po prostu zachowywać się jak ludzie. No to jest ta różnica między zachowywaniem się jak bestie, jak zwierzęta, a zachowywaniem się jak ludzie. My mamy wolną wolę. My możemy decydować. Nasze czyny podlegają ocenie moralnej. Wbrew temu, co wiele osób twierdzi, żadne zwierzę nie jest w stanie dokonać moralnego wyboru. Zwierzęta zawsze postępują według tego, jak muszą. Zwierzę zawsze postępuje według instynktu. My możemy te instynkty trenować niejako u zwierząt, ale to ciągle jest postępowanie według instynktów. Jeżeli wytresujemy psa w ten sposób, że coś będzie robił, to nie dlatego, że pies uważa, że to jest moralne, grzeczne, lepsze, tylko po prostu został tak wytresowany. On wtedy jest nauczony tak, że musi takiemu instynktowi podlegać. Natomiast ludzie nie. Ludzie postępują bardzo często nie tak, jakby się opłacało, nie tak, jak im instynkt nakazuje. Wynika to właśnie z tego powodu, że mamy wolną wolę i uważamy, że niektóre zachowania są niemoralne, że pewnych rzeczy się po prostu nie robi, dlatego że nie wypada, dlatego że społeczeństwo nam czegoś zabrania, rodzina, że wreszcie dlatego, że Bóg nam to przekazał, że pewne rzeczy są grzechem. Nie robimy pewnych rzeczy dlatego, że są grzechem. Posłuchajmy, co nam mówi Pan Jezus w Ewangelii świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Tu znowu mamy jakby dwie różne rzeczy, o których mówi Pan Jezus. Przypatrzmy się pierwszej części tej Ewangelii. Zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Ewangelia jest bardzo prosta. Ewangelię zrozumie nawet dziecko. Naukę Pana Jezusa zrozumie nawet dziecko. Dlatego zachęcam wszystkich do czytania Ewangelii, do przeczytania Ewangelii świętego Mateusza, która jest chyba taka najpiękniejsza i najprostsza może do zrozumienia. Ale każda Ewangelia jest wspaniała do zrozumienia. Nauka Pana Jezusa jest bardzo prosta. I jeżeli czytamy to, jeżeli słuchamy jej właśnie otwartym sercem, to doskonale rozumiemy, co Pan Jezus ma nam do przekazania. Nie musimy się wgłębiać tutaj, nie musimy być teologami z wykształcenia, żeby zrozumieć, co nam Pan Jezus ma do powiedzenia. To jest naprawdę, naprawdę proste. Często właśnie problem jest z teologami taki, że oni
analizują Pismo, zamiast właśnie przyjąć je za dobrą monetę, zamiast przyjąć to za Słowo Boże, to zaczynają wymyślać różne teorie. Że tego Pan Jezus nie mógł napisać, to było zmienione w tym wieku, czy w tamtym, czy... No cała masa różnych teorii totalnie bzdurnych, no nie mających absolutnie żadnego pokrycia w rzeczywistości, ale im się wydaje, że oni będą tutaj bardzo mądrzy, jeżeli wymyślą niestworzone rzeczy. Tymczasem po prostu Ewangelię trzeba przyjąć tak, czym ona i w rzeczywistości jest, Słowem Bożym, słowami Pana Jezusa. Prości ludzie, ludzie niewykształceni, dzieci często lepiej rozumieją sens Ewangelii niż ludzie, którzy mają doktoraty i którzy są profesorami, którzy właśnie są mądrzejsi od Pana Boga. Wiedzą lepiej niż Pan Bóg, co Pismo Święte nam mówi. To jest też kwestia wiary, bo tutaj właśnie Pan Jezus dalej mówi, że nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Więc to jest też kwestia tego, że wiara jest darem, darem, o który warto się modlić. Jeżeli mamy problemy z wiarą, jeżeli mamy problemy z zawierzeniem Słowa w Ewangelii, pomódlmy się o ten dar wiary. Bóg takie modlitwy zawsze chętnie spełnia, więc jeżeli mamy jakieś trudności, poprośmy Pana Boga, żeby On te trudności dla nas rozwiązał. W drugiej części Ewangelii słyszymy słowa: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. No właśnie, co to jest jarzmo? My nie bardzo wiemy, co to jest jarzmo tak naprawdę. Jarzmo to było urządzenie, część zaprzęgu stosowanego przy wołach. Wołami się orało zawsze parami i jarzmo to była ta część, w którą wół wkładał głowę i do tego jarzma się przyczepiało wóz albo pług. I dwa woły zawsze ciągnęły, przy pomocy tego jarzma ciągnęły pług czy wóz. Więc Pan Jezus, mówiąc tutaj o jarzmie, nie zrzuca na nas jakichś ciężarów, nie zachęca nas do tego, żebyśmy sami tymi ciężarami sobie radzili, tylko zachęca nas do współpracy. Mówiąc o jarzmie, mówi: ja pójdę z wami, ja z wami przejdę przez te trudności. Dlatego może powiedzieć: albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie, bo cały ciężar, czy większość ciężaru, jakie mamy, te nasze krzyże, które musimy nieść przez nasze życie, są lżejsze przez to, że właśnie niesiemy je wraz z Panem Jezusem. Jest taka przypowieść, takie opowiadanie, które kiedyś wam mówiłem chyba, o człowieku, który szedł nad brzegiem morza i wyświetlało mu się całe jego życie przed jego oczami. Równocześnie na piasku obok niego były druga para stóp, ale w najtrudniejszych momentach, w najtrudniejszych chwilach ona znikała. Gdy zapytał Pana Boga o wytłumaczenie tego, Pan mu powiedział: widzisz, te ślady obok ciebie to są moje stopy. Ja zawsze z tobą szedłem, zawsze byłem przy tobie. Ale Panie Jezu, Boże, dlaczego w tych najtrudniejszych momentach widzę tylko jedne ślady stóp? Dlaczego wtedy mnie opuszczałeś? Ależ nie, ja Cię nie opuszczałem wtedy. Wtedy byłem najbliżej Ciebie, wtedy brałem Cię na ręce i wtedy to ja Cię przenosiłem przez te najtrudniejsze momenty życia. I taka jest prawda. Ludzie, którzy oddali swoje życie Panu Bogu, z łatwością przechodzą przez największe trudności w swoim życiu, dlatego że Bóg nas wtedy najbardziej ochrania. Bóg jest najbliżej nas. Bóg nas wtedy przez te trudne momenty przenosi, pozwalając nam przebrnąć przez nie. I myślę, że to jest ta lekcja, którą możemy odczytać z dzisiejszej Ewangelii. I więc skończę na tym i zapraszam za tydzień. Zastanowimy się nad kolejnymi słowami płynącymi z tej cudownej, wspaniałej księgi, jaką jest Biblia, Pismo Święte, czyli Słowo Boże. Dziękuję bardzo.